Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Książ Przemysław Krakowczyk, a to jest jubileuszowy trzysetny odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 22, wersetu 23 do 31. Będę głosił imię Twoje swym braciom. I chwalić Cię będę pośród zgromadzenia. Chwalcie Pana, Wy, co się Go boicie. Sławcie Go całe potomstwo Jakuba. Bójcie się Go całe potomstwo Izraela. Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka, ani nie ukrył przed Nim swojego oblicza. I wysłuchał Go, kiedy ten zawołał do Niego. Dzięki Tobie moja pieśń pochwalna płynie w wielkim zgromadzeniu. Śluby me wypełnię wobec bojących się Jego. Ubodzy będą jedli dosyta. Chwalić będą Pana ci, którzy go szukają. Niech serca ich żyją na wieki. Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie. Bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami. Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi. Przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch stępują. A moja dusza będzie żyła dla Niego. Potomstwo moje Jemu będzie służyć. Opowie o Panu pokoleniu przyszłemu i sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi. Pan to uczynił. W rozdziałach 47 i 48 księgi Ezechiela prorok opisuje wizję rzeki życia płynącej ze świątyni oraz podziału ziemi na dwanaście pokoleń Izraela. Prorok ukazuje nadzieję na pełne odrodzenie i błogosławieństwo Boże dla narodu, podkreślając Harmonijną przyszłość pod Bożym Panowaniem. Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda z pod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi. A woda płynęła z pod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz, i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim. Miał on w ręku pręt mierniczy. Odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę. Woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył tysiąc łokci. I kazał mi przejść przez wodę. Sięgała aż do kolan. I znów odmierzył tysiąc łokci. I kazał mi przejść. Sięgała aż do bioder. I znów odmierzył jeszcze tysiąc łokci. Był tam już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka. Była to woda do pływania, rzeka, przez którą nie można było przejść. Potem rzekł do mnie. Czy widziałeś to, synu człowieczy? I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew, a on rzekł do mnie. Woda ta płynie na obszar wschodni wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. Będą nad nimi stać rybacy, począwszy od Engaddi aż do En Eglaim. Będzie to miejsce na zakładanie sieci i będą tam ryby równe rybom z Wielkiego Morza w niezliczonej ilości. Ale jego błota i zalewy nie zostaną uzdrowione. One są pozostawione dla soli. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Tak mówi Pan Bóg. To jest granica, w której obrębie podzielicie kraj pomiędzy dwanaście pokoleń Izraela, jako ich dziedzictwo. Dla Józefa dwie części. Wy wszyscy będziecie posiadali po równej części, albowiem podnosząc rękę, przysiągłem dać go waszym przodkom, a więc kraj ten przypadnie w udziale wam jako dziedzictwo. Oto granice kraju. Na północy od Wielkiego Morza w kierunku Hetlon aż do wejścia do Hamat, Sedada, Berota, Sibraim, które leży pomiędzy granicami Damaszku a granicami Hamat, aż do Hasor Enon, które leży na granicy Hauranu. Tak prowadzi granica od morza do Hasor Enon, podczas gdy obszar około Damaszku i obszar koło Hamad pozostają na północy, to jest część północna. To jest granica wschodnia. Biegnie ona pomiędzy Hauranem a Damaszkiem, pomiędzy Gileadem a krajem Izraela. Jordan ma stanowić granicę aż do Morza Wschodniego, koło Tamar. To jest granica wschodnia. To jest granica południowa w stronę Negebu. Biegnie ona od Tamar aż do Meriba, koło Kadesz, wzdłuż rzeki do Wielkiego Morza. To jest część południowa w stronę Negebu. To jest granica zachodnia. Wielkie morze stanowi granicę aż do tego miejsca, gdzie naprzeciw znajduje się wejście do Hamat. To jest granica zachodnia. Kraj ten podzielicie sobie według dwunastu pokoleń Izraela, podzielicie go przez losowanie jako dziedzictwo dla Was i dla obcokrajowców, którzy mieszkają pośród Was i którzy zrodzili synów pomiędzy wami. Uważać ich macie za zrodzonych wśród synów Izraela. Razem z wami jako pokolenia Izraela będą losować dziedzictwo. A mianowicie w pokoleniu, w którym mieszka obcokrajowiec, przydzielicie mu jego dziedzictwo. Wyrocznia Pana Boga. Oto imiona pokoleń, od najdalszej północy idąc w kierunku Hetlon aż do wejścia do Hamat. Aż do Hasor Enon. Także obszar koło Damaszku pozostanie na północy. Koło Hamat od wschodu do zachodu otrzymuje Dan część dziedziczną. Obok obszaru Dana od wschodu na zachód otrzymuje Aser część dziedziczną. A obok obszaru Asera od wschodu na zachód otrzymuje Neftali część dziedziczną. A obok obszaru Neftalego od wschodu na zachód otrzymuje Manasses część dziedziczną, a obok obszaru Manassesa od wschodu na zachód otrzymuje Efraim część dziedziczną, a obok obszaru Efraima od wschodu na zachód otrzymuje Ruben część dziedziczną, a obok obszaru Rubena od wschodu na zachód otrzymuje Juda część dziedziczną. A obok obszaru Judy od wschodu na zachód ma się znajdować dział zastrzeżony, szeroki na dwadzieścia pięć tysięcy prętów i długi jak pozostałe części od wschodu na zachód, a po środku będzie się znajdował przybytek. Dział zastrzeżony, panu, będzie długi na dwadzieścia tysięcy prętów i szeroki na dwadzieścia tysięcy prętów. Święty dział zastrzeżony będzie należał do kapłanów. Na północy dział 25 tysięcy prętów, ku zachodowi 10 tysięcy prętów, ku wschodowi dziesięć tysięcy prętów szeroki, ku południowi 25 tysięcy prętów długi, a przybytek pański będzie się znajdował w środku. Do poświęconych kapłanów potomków Sadoka, którzy pełnili służbę przy moim przybytku, a nie pobłądzili jak Izraelici i lewici. Należeć będzie dział zastrzeżony z wyodrębnionego działu ziemi jako wielka świętość obok działu Lewitów. Do Lewitów jednak ma należeć dział odpowiedni do obszaru Kapłanów, długi na 25 tysięcy prętów i szeroki na dziesięć tysięcy prętów, w całości więc długi na 25 tysięcy prętów i szeroki na 25 tysięcy prętów. Nie będą oni mogli z niego nic sprzedać ani zamienić, ani też nie będą mogli dziedzictwa kraju przekazać innym, ponieważ został on poświęcony dla Pana. A pięć tysięcy prętów, które jeszcze pozostają z szerokości dwudziestu pięciu tysięcy prętów, nie będą święte, a będą służyły miastu za dzielnicę mieszkalną i pastwisko. Miasto zaś będzie się znajdować w środku. Oto jego wymiary. Strona północna, 4500 prętów. Południowa, 4500 prętów. Strona wschodnia, 4500 prętów. I strona zachodnia, 4500 prętów. A miasto będzie posiadać wolną przestrzeń w odległości 250 prętów na północ, 250 na południe, 250 na wschód i 250 prętów na zachód. To zaś, co pozostanie na długość odpowiednio do świętego działu zastrzeżonego, będzie liczyło 10 tysięcy prętów na wschód i 10 tysięcy prętów na zachód. Jego plon będzie dawać mieszkańcom miasta pożywienie. Będą je uprawiać pracownicy miasta wzięci spośród wszystkich pokoleń izraelskich. Całość działu zastrzeżonego będzie więc wynosiła 25 tysięcy prętów na 25 tysięcy. Weźmiecie jako kwadrat część świętego działu zastrzeżonego obok posiadłości miasta. Reszta zaś należeć ma do władcy po obu stronach świętego działu zastrzeżonego i posiadłości miasta wzdłuż owych 25 tysięcy prętów aż do granicy wschodniej. A na zachodzie wzdłuż owych dwudziestu pięciu tysięcy prętów aż do granicy zachodniej odpowiednio do działów pokoleń. To będzie należeć do władcy, a święty dział zastrzeżony i przybytek będą się znajdowały po środku. Posiadłość zaś lewitów i posiadłość miasta będzie się znajdować wśród tego co należy do władcy. Pomiędzy działem Judy a działem Beniamina będzie się znajdować własność władcy. Reszta zaś pokoleń od wschodu na zachód: Benjamin, jeden dział dziedziczny. A obok obszaru Benjamina od wschodu na zachód: Symeon, dział dziedziczny. A obok obszaru Symeona od wschodu na zachód: Issachar, dział dziedziczny. A obok obszaru Issachara od wschodu na zachód: Zabulon, dział dziedziczny, a obok obszaru Zabulona od wschodu na zachód Gad, dział dziedziczny, a obok obszaru Gada, po stronie południowej ku południowi będzie biegła granica od Tamar nad wodami Meriba, koło Kadesz i potokiem do Wielkiego Morza. To jest kraj, który jako dziedzictwo podzielicie między pokolenia Izraela i to są ich działy. Wyrocznia Pana Boga. Oto wyjścia z miasta: po stronie północnej będzie 4500 prętów odległości. Bramy miasta będą nazwane według imion pokoleń Izraela: trzy bramy po stronie północnej: jedna brama Rubena, jedna brama Judy i jedna brama Lewiego. Po stronie wschodniej, w wymiarze 4500 prętów trzy bramy. Jedna brama Józefa, jedna brama Benjamina i jedna brama Dana. Po stronie południowej w wymiarze 4500 prętów trzy bramy. Jedna brama Symeona, jedna brama Issachara i jedna brama Zabulona. A po stronie zachodniej w wymiarze 4500 prętów trzy bramy. Jedna brama Gada, jedna brama Asera i jedna brama Neftalego. Cały obwód wynosi osiemnaście tysięcy prętów, a nazwa miasta będzie odtąd brzmiała Pan jest tam. W liście świętego Judy, apostoła, rozdział pierwszy, wersety od siedemnastego do dwudziestego apostoł wzywa wiernych, aby pamiętali, o zapowiedziach apostolskich dotyczących czasów ostatecznych, kiedy pojawią się szydercy, żyjący według swoich grzesznych pragnień i powodujący podziały. Apostoł Juda zachęca do wytrwałości wierze, modlitwie i miłości, zachowując ufność w miłosierdzie Chrystusa. Zywa również do troski o innych, szczególnie tych, którzy są chwiejni w wierze, Udzielając im pomocy i ratując ich od zguby. List kończy się uwielbieniem Boga, który jest w stanie zachować wiernych i przeprowadzić ich nieskalanych do wiecznej chwały. Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mówili do Was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy, którzy będą postępowali według własnych bezbożnych porządliwości. Oni to powodują podziały, a sami są cieleśni i ducha nie mają. Wy zaś umiłowani budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie. Oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wiedzie ku życiu wiecznemu. Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości. Ratujcie ich, wyrywając z ognia. Dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet hiton zbrukany przez ciało. Temu zaś, który może Was ustrzec od upadku i stawić wobec swej chwały bez zarzutu w radości, jednemu Bogu, zbawcy naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. До слухання.